wyć, przestała wyć. Słuchają Państwo Radia Maria. Czas na audycję z cyklu Czytać, aby być mądrym. Dzisiejszą audycję przygotował dla nas i poprowadzi pan Szymon Cieślar, redaktor naczelny miesięcznika w naszej rodzinie. Już za chwilę powitamy pana redaktora na antenie Radia Maria i poprosimy o przeprowadzenie dzisiejszej audycji Czytać, aby być mądrym. A to była reklama, okazuje się, i zadłuża, za dużo gadała. Ale zrobiła reklamę. Dziaduba cały wykład dała na reklamę. Po co? Można pobrać ze strony internetowej. Wiadomo, to wszystko jeszcze powiem później, a oprócz dzisiaj kilka książek dla dzieci, dla dorosłych, dla pielgrzymów, dla tych, którzy interesują się historią, to o tym powiem później. No i oczywiście miesięcznik w naszej rodzinie. Nie patrzę, widzę, o, i to, że doszło, zrobi tak, że to bajka, wszystko bajka. To, co dla mnie wydawało się dobre, dziewczyna młoda, dla nich czasami to już w tym Radio Maria lepiej, bo dziewczyna młoda sobie powyje w nocy, czyli tak zwanie pośpiewa. Natomiast tutaj poszła, nie wiedząc gdzie paść, czy w górno, czy w maści, gdzieś indziej. A ten młody podpuszcza i pieniądze bierze, dziad pieniądze bierze i robi złą robotę, bo tak ludzie w nic nie wierzą i tylko te pieniądze, co zarobią, to wydaj, bo panka Gronkiewicz Walc zrobiła barek. Winowajcą jest też zbyt częste stosowanie komunikatów ty zamiast ja. Bo ty zawsze. Nie zastanawiamy się nawet, ile w codziennych rozmowach Polaków jest tykania, które nie buduje, ale upadla. Zamiast wyciągnąć rękę i pomóc się podnieść, wdeptujemy... Właśnie, zamiast wyciągnąć rękę, to taki, wiesz, lichwiarz Dąbrowski, on upadla. To, co mówi Radio Maria, jest słuszną racją. Oczywiście można wszystko, ale ważne jest... Jak nie wie, jak się ustawić życiowo... I po prostu windykator, jeszcze jakiś sądowy, to lepiej brzmi. A wtedy więc wiesz, ci może narobić tam opinii, bo tam na bloku karteczek to nawtyka, żeby ludzie czytali. A teraz jest ochrona danych osobowych. I po co to? Wypowiedzią pani psycholog, która odpowiada na pytanie, jak mówić, by nie ranić. Zły PR, zła opinia dla profi kredyt, dla wszelkich firm windykacyjnych, którzy posługują się windykatorami, hamami, którzy nie rozumiejąc, że prawo się zmieniło, to szukają dla siebie etykietki takiej lepszej, że może windykator sądowy już nie wiadomo co. I on myśli, że dużo pieniędzy zarobi przez to, przez tę swoją działalność. No i tu bardzo dobrze powiedział Radio Maria, że jak nie pomaga, to po co działa. Na niego z tego tytułu czyhać. Nie brak na rynku naciągaczy, którzy złote góry będą nam obiecywać. Czasem szukamy daleko, tymczasem rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki, a jest nim konfesjonał. I właśnie jak często powinniśmy korzystać z sakramentu, spowiedź powszechna czy indywidualna, pojednanie jest dla każdego, no i oczywiście pojednanie, pokuta i spowiedź. Ktoś powie, no przecież to wszystko wiemy, ale młodzi ludzie nie zawsze to wiedzą, nie zawsze to rozumieją i dlatego warto ten artykuł podsunąć młodym, młodzieży gimnazjalnej, licealnej, a nawet tej akademickiej. Każdemu, komu daleko jest do konfesjonału. I mowa tu jest o spokoju wewnętrznym, ale chciałbym przytoczyć też rozmowę, wywiad, który jest w miesięczniku, którego tytuł jest bardzo znamienny. Pokój to nie święty spokój. Już otwieram, szukam tego artykułu. To jest rozmowa z siostrą Wakondą. Pani Natalia Podos-Krakoczy rozmawia z siostrą Anną Marią Pudełko, apostolinką, która jest jednocześnie psychopedagogiem powołania. Rozmowa o zazdrości,
właśnie o zazdrości, ale która jest szansą do rozwoju i o radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Ten wywiad warto przeczytać, bo to też w jakiś sposób koresponduje z tym umiejętnym rozmawianiem, komunikowaniem się. Ale w czas konferencji dla rodziców siostra powiedziała, że zazdrość jest dobra. To jest punkt wyjścia do tej rozmowy. Od najmłodszych lat słyszymy przecież, że to jeden z grzechów głównych. Nie wolno zazdrościć. Natomiast siostra wyjaśnia dalej, o jakiej zazdrości myśli i która zazdrość jest dopuszczalna, jaka zazdrość jest dopuszczalna, jaka jest dobra. Zgrałem się boi. Zgrałem się boi, że Iran atakuje. Normalne, że... Kompleksy? Czy kiedy już odnajdziemy poczucie własnej wartości, to pomimo tego może w nas budzić się zazdrość? Czy mamy problem, czasami kiedy mamy problem, aby rozróżnić, w którym momencie jest to tylko uczucie, a w którym pojawia się już grzech? Mowa cały czas o zazdrości. Więc jeżeli mogę polecić ten artykuł, a polecam serdecznie, to właśnie dlatego, że zazdrość dotyczy każdego z nas. Czasami w bardzo prostej formie, takiej, że zobaczyliśmy coś u kogoś i też byśmy chcieli albo tego chcieli, a czasami ma bardzo formę negatywną, agresywną, taką, która właśnie jest grzechem. Ale okazuje się, że zazdrość może być też motywująca. Pokój to wcale nie święty spokój, mówi siostra Anna Maria Pudełko. Potrzebujemy siebie, z kolei pisze ksiądz Paweł Siedlanowski. Potrzebujemy siebie i mówi tutaj o relacji rodziców i dzieci. W dużej galerii handlowej wychodzi ojciec z mniej więcej 8-letnim synem. Taszczy spore pakunki. Logo firm na torbie świadczy, że byli niedawno w sklepie z zabawkami. I czego ty jeszcze chcesz? Choć podniesiony lekko zirytowany głos mężczyzny. Przecież kupiłem ci robota, kolejkę, byliśmy na lodach. Na to cichutko odpowiada. No nic się nie stało. Ja chciałbym, żebyś mnie wziął za rękę. Nic się nie stało, kochani. Do ciebie. Tradycyjnie każdego roku już od kwietnia media grzeją temat pierwszokomunijnych prezentów. Co jest w tym roku na topie, ile wypada dać, co kupić. No nic się nie stało. Maj to hajs dla sklepów. Tak, wysoki sezon zakupowy. Później zrobi się niemrawo, aż do wakacyjnych wyprzedaży. Więc każdy chce ugrać jak najwięcej. Takie są prawa rynku. Inna rzecz, że coraz częściej dla wielu osób pierwszokomunijne świętowanie niewiele ma wspólnego z wiarą. Zatem całość uwagi skupia się na imprezie i suwenirach. Problem prezentów, pisze ksiądz Józef Siedlanowski, a co za tym idzie, zmaterializowania naszych relacji jest jednak znacznie szerszy. Zjawisko stanowi pochodną ogólnego procesu cywilizacyjnego, gdzie mieć jest ważniejsze od być. Narasta przekonanie, że wszystko można kupić, także miłość dziecka. Prezentami próbuje się zrekompensować fizyczną nieobecność, brak czasu, codzienne funkcjonowanie na różnych niespójnych ze sobą orbitach. A kiedy dochodzi do konfrontacji, okazuje się, że nie ma o czym rozmawiać. Ewentualnie rozmowa ogranicza się do wymiany ogólnych, niewiele znaczących sloganów. Rodzice nie wiedzą, jakie problemy mają dzieci, jakie treści przeglądają w internecie, co je trapi, a co cieszy. Narasta anonimowość. Drodzy Państwo, potrzebujemy siebie. Potrzebujemy siebie. To jest ten artykuł księdza Pawła Siedlanowskiego, który warto przeczytać. Artykuł dla rodziców, głównie dla rodziców, młodych rodziców, a może tych, którzy trochę się pogubili i zatracili się w swoich karierach i w swojej pracy. Skądinąd wcale to nie musi być złe, żeby dążyć do rozwoju i robić jakąś karierę, ale żeby nie pogubić się po drodze. Warto zatem przeczytać artykuł księdza Pawła Siedlanowskiego. Potrzebujemy siebie. Drodzy Państwo, RODO. Wszyscy o tym słyszeliśmy. Niektórzy nawet mówią RODEO. Między innymi ja tak mówię, bo to, co się wyprawia w tej kwestii, no to jest poważna sprawa. Ale bardzo ważny artykuł. Bardzo ważny artykuł pani Krystyny Berdyńskiej, która mówi
częściej zwraca się do osób starszych z informacją, jak chronić swoje dane osobowe. I przestrzega tutaj w tym artykule o tym, o czym ciągle słyszymy, że oto ktoś wyłudził od starszej osoby pieniądze, a to na telefon, a to na jakiś wypadek, a to na dziadka. Więc jak chronić swoje dane osobowe? To są porady dla seniorów. Przepraszam. I właśnie jak się do tych zmian przygotować ma każdy, kto funkcjonuje w tej rzeczywistości wprowadzonych przepisów RODO. I opisana jest tu historia miasta średniej wielkości gdzieś w Polsce. Kamienica, mieszkanie nad parterze. Piątek rano, godzina 9, dzwoni telefon. Halo, słucham, odbiera telefon 80-letni mężczyzna. Dzień dobry, mówi starszy aspirant Tomasz Nowak z Komendy Powiatowej Policji. Sprawdzamy dane naszych mieszkańców. Proszę odpowiedzieć na kilka pytań. Jak się pan nazywa? Ile pan ma lat? Gdzie pan mieszka? Czy ma pan telefon komórkowy? Proszę podać numer. Ile ma pan dzieci? Jak się nazywają? Gdzie mieszkają? Czy ma pan wnuki? Ile mają lat? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I drodzy Państwo, trzeba pouczyć starszych ludzi i nauczyć ich mówienia stop, nauczyć ich reagowania w sytuacjach, w których nie powinni odpowiadać na takie pytania, które kończą się potem kolejnymi telefonami informującymi o tym, że dzwoni wnuczka, która miała wypadek, natychmiast potrzebne są pieniądze. Tutaj warto powiedzieć, że bank nie może odmówić wypłaty pieniędzy, jeżeli osoba jest upoważniona i nawet jeżeli panie w okienku czują, że człowiek jest w jakiejś sytuacji nerwowej i prawdopodobnie ktoś chce wyłudzić od niego pieniądze, bo nagle likwiduje całe konto, nie mogą tego odmówić osobie starszej. Zatem my, młodsi, jesteśmy odpowiedzialni za wyedukowanie osób starszych, a same też mogą się wyedukować, czytając artykuł w rubryce Wyprzedzić starość. Jak chronić swoje dane osobowe? Porady dla seniorów pani Krystyny Berdyńskiej. Bardzo ważny, praktyczny artykuł. A dalej wspólne poznawanie świata. To o szczęśliwym małżeństwie, o uporządkowaniu życia za sprawą małej istotki, mądrym realizowaniu swoich pasji, rozwijaniu talentów, nawet w macierzyńskim zabieganiu. O tym w rozmowie z Bernadetą Grabowską opowiada Adrianna Złoch, spełniona małżonka i mama. Młoda mama opowiada o religii w życiu, o pracy, o znaczeniu tego wszystkiego na budowanie relacji w rodzinie. Krótko mówiąc, można popatrzeć, jak robią to inni, że im się udaje i może warto się wzorować. Kolejny artykuł to coś dla tych, którzy interesują się życiem społecznym. Króciutko tylko powiem. Pani Edyta Żywa zadaje pytanie, czy ten protest ma drugie dno. Mowa o proteście, który odbył się w Sejmie. Wszyscy wiemy, o czym mówię. Protest osób niepełnosprawnych. I autorka pisze, postawa protestujących zmusza do zadania pytania, jaki jest rzeczywisty cel ich działania. Na to pytanie znajdziemy odpowiedź w artykule, czy ten protest ma drugie dno. Z kolei pan senator Jan Maria Jackowski pisze, Chiny są coraz mocniejsze. I oczywiście wychodzi tutaj od znanego wszystkich cytatu z Wesela Wyspiańskiego. Cóż tam, panie, w polityce? Chińczyki trzymają się mocno. Przepraszam. Czyli Radio Conchita, proszę Państwa, różne problemy. Ochrona jest danych osobowych, przypominamy Państwu, no ale niektórzy jakoś bez tej ochrony funkcjonują. O 6 stycznia, korzystając z czasu, bo zanim to się udowodni, czytam to, że to jest o 6 stycznia, to więc jeszcze czas tracić. I on przeskakuje. Ale warto spojrzeć na ten problem w szerszym kontekście. I oczywiście nie znajdziemy odpowiedzi na pytania, o których powiedziałem, ale jest tutaj bardzo ważne zdanie. Bez
bez systemu wartości również nieciekawy. Ale z jednego i drugiego, to jest dramatycznie, pisze Sławomira Anna Gruszewska. I właśnie, drodzy Państwo, bez zbędnej finezji powiem tak, jeżeli teraz młodzi ludzie myślą o wyborze uczelni, to warto wybierać nie tylko pragmatycznie ze względu na popularne kierunki, ale również szukać uczelni, która kształci, wychowuje w oparciu o konkretny system wartości. I taką uczelnię mogę polecić tylko jedną. Warto się zainteresować Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej i kierunkami, które ona proponuje, i nie bać się tej uczelni. To stygmatyzowanie, wyśmiewanie i porównywanie do dziwnych jakichś sytuacji nie przynosi korzyści nikomu. Ci, którzy studiują, wiedzą, jaką wiedzę zdobywają. I nie chcę o tym dłużej mówić. Każdy potrafi dzisiaj w internecie wejść na stronę Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i zobaczyć, jak wiele kierunków, i tych właśnie popularnych, i tych, które potem gwarantują pracę, ale przede wszystkim gwarantuje ta uczelnia wychowanie w oparciu o katolicki system wartości. To nie jest bez znaczenia. Właśnie na tym etapie rozwoju młodego człowieka. A zatem Sławomira Anna Gruszewska, kształcenie absolwenta uczelni, a wymagania rynku pracy. Drodzy Państwo, i trochę o dzieciach, bo był Dzień Dziecka i pani Hanna Wójkowska zadaje pytanie, po co są dzieci? Sama pisze dalej, może to pytanie nie na miejscu. Ktoś pomyśli, że jest na innej grupie. Ale jeśli rzeczywiście namyślimy się nad odpowiedzią, może się okazać, że to wyjątkowo skomplikowana rzeczywistość. A temat z kręgu najważniejszych. Ludziom wierzącym w Boga powinno być łatwiej dotrzeć do sedna sprawy. Jednak doświadczenie pokazuje, że niestety wielu z nas nie zastanawia się, po co Bóg obdarza nas dziećmi. Może kilka najczęściej spotykanych postaw rodziców przybliży sens pytania. A zatem w kontekście Dnia Dziecka, po co nam dzieci? I tak zbliżam się, drodzy Państwo, do spotkania za chwilę z gościem naszej edycji, autorką książki dla dzieci, ale o tym za chwilę, bo jeszcze jest artykuł Majątek to nie pieniądze. To tytuł relacji ze spektaklu Lalka, który odbył się w szczecineckim kinie Wolność, przygotowany przez uczniów i reżysera pana Jolę Kowalczyk, uczniów liceum, gimnazjum w Szczecinku, ale co chcę powiedzieć, ważne jest to, że młodzi ludzie wsparci przez dorosłych, którzy potrafią wykrzesać z nich to, co najlepsze, wyciągnąć ich talenty, wyciągnąć ich umiejętności i poprowadzić w dobrym kierunku, to może to przynieść naprawdę wymierne efekty, które nie tylko cieszą, ale są pożyteczne, bo sam spektakl, o którym możecie Państwo przeczytać, zobaczyć zdjęcia ze spektaklu, jak pięknie był zrealizowany w strojach z epoki, no, co tu dużo mówić, po prostu spektakl teatralny, ale z tym spektaklem uczniowie trafili jeszcze do Domu Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie i tam przedstawili sztukę mieszkańcom tego domu, co przyniosło wielką radość. A celem głównym w ogóle była jeszcze zbiórka pieniędzy na hospicjum. Więc zobaczcie Państwo, ile pożytecznych rzeczy przy okazji teatru, który organizowany jest w szkole. Warto się zainspirować, warto przeczytać, pokazać innym. A teraz książka dla dzieci. Nowość, która się ukazała na rynku. Opowieści o władcach Polski, której autorką jest pani Elżbieta Śnieżkowska-Bielak. Mam nadzieję, będzie za chwilę z nami na antenie. I niezwykła książka, drodzy Państwo, bo o władcach polskich, czyli historyczna, przygotowująca młodzież, dzieci, bo to jest książka dla dzieci, przygotowująca do nauki historii, ale przede wszystkim no, ucząca już historii. Myślę, że autorka więcej powie o tej książce, jaki zamysł jej przyświecał i jakie cele towarzyszą tej publikacji, bo nie są to tylko bajki do czytania przed snem, ale jest tu jeszcze w tej książce o wiele więcej. Czy jest już
z nami pani Elżbieta Śnieżkowska-Bielak. Słyszymy się jeszcze, więc pewnie za chwilę tak, będzie. Tak, tak, jest z nami już pani Anita na antenie. Prosimy. Witamy serdecznie pani Elżbieto, szczęść Boże. Szczęść Boże. Kłaniam się. Chciałbym zapytać, jaki cel przyświecał, już słówko powiedziałem o książce, ale jaki przyświecał pani cel, skąd pomysł na taką książkę i właściwie dlaczego ją pani napisała? Tutaj muszę się cofnąć do lat mojego dzieciństwa. Jako dziecko sporo chorowałam i słuchałam radia dużo. I pewnego razu słuchałam słuchowiska o obronie Głogowa. I to słuchowisko bardzo mi się podobało, bardzo mnie zainspirowało. I wtedy sobie pomyślałam jako, no nie wiem, 9 czy 10-letnie dziecko, dlaczego nie ma na ten temat książek dla dzieci. Owszem, są książki historyczne, Bursza, Groszewskiego, prawda, historyczne, ale dla młodszych dzieci takich książek historycznych nie ma. I pomyślałam sobie, że spróbuję się zmierzyć z tym tematem, pokazać dzieciom historię poprzez sylwetki władców polskich, którzy zasłużyli się w polskiej historii, w polityce, ale również w życiu duchowym narodu, w krzewieniu naszej wiary, kultury. Napisałam 10 opowieści, ale żeby dziecku to nie umknęło tak od razu, prawda, żeby czy to rodzic będzie czytał, czy dziecko samo, czy opiekun, czy babcia, czy nauczyciel, żeby to nie umknęło, po każdej opowieści zamieściłam zadania, ale słowniczek wyrazów trudniejszych, bo tam są różne też terminy z języka, że tak powiem, staropolskiego, historii Polski również, ale również zamieściłam zadania, pytania otwarte, pytania zamknięte, krzyżówki, miejsca do pokolorowania lub miejsca do narysowania lub różnego rodzaju zgadywanki. Tym sposobem dziecko musi czasami sierknąć do tekstu, aby podkreślić jakiś fragment, aby wypisać jakiś fragment. Tym sposobem zapamiętuje elementy naszej historii, zapamiętuje fakty dotyczące danego władcy, daty również. No i tak, że tak powiem, nasiąka historią naszego narodu. Tak, to jest bardzo piękna historia naszego narodu. Dziękuję za tą książkę, bo ona jest niezwykle wartościowa, bo tak jak czytamy na okładce, uczy twórczego myślenia, uczy historii. Rozwija wyobraźnię, to jest bardzo ważne dzisiaj, rozwijanie wyobraźni, ale też doskonali umiejętności językowe i rozwija zdolności plastyczne. To wszystko w jednej książce dla dzieci, która, chciałbym, żebyśmy dodali, i myślę, że pani mnie tutaj wesprze, jest przepięknie zilustrowana. Autorką ilustracji jest pani Monika Giełżetna, która wykonała przepiękne rysunki do tej książki. Tak, ilustracje są niesamowite. Ja z panią Moniką już jak ona pracowała, to przysyłała mi te ilustracje do obejrzenia i coraz większy zachwyt się we mnie budził wówczas, dlatego że ilustracje są, można powiedzieć, realistyczne, ale jednocześnie tajemnicze, baśniowe, pokazujące tą naszą historię w taki sposób barwny, ciekawy, ponieważ to dzieci lubią taką trochę atmosferę tajemnicy, lubią rozwikływać różne zadania. Tu nawet przy tych zadaniach, o których mówię, są tak pięknie, misternie zrobione różnego rodzaju rysunki, na przykład szkatułki. Przede wszystkim myślę, mogę powiedzieć, że są estetyczne, co dzisiaj nie zawsze się zdarza. Te postaci są estetyczne i cała ta książka jest niezwykle estetyczna. Niestety czas nie pozwala nam na dłuższą rozmowę, ale wiem, że będzie pani gościem audycji za tydzień, więc wtedy będzie czas powiedzieć w książce więcej. Tak,
którzy są zaciekawieni już tym, co powiedzieliśmy, do spotkania z panią za tydzień w audycji Czytać, aby być mądrym. Dzisiaj już bardzo dziękuję za spotkanie i zachęcamy wszystkich do tego, by sięgnąć po tę książkę wspaniałą, za którą bardzo dziękuję. Dziękuję również, ja też dziękuję za współpracę. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, czas ucieka, a ja chcę powiedzieć jeszcze o innych książkach. Tę można zobaczyć w internecie, opowieści o władcach polskich i właśnie pomyśleć o dzieciach, by wartościową książka ona może być doskonałym prezentem przy różnych okazjach, a nawet bez okazji. Drodzy Państwo, stulecie odzyskania niepodległości. Wspaniała książka księdza Krzysztofa Bielarnego, Niepodległość, wyszła z Wietrzwałdu. To książka o tym, jak Matka Boża Wietrzwałdzka doprowadziła Polaków do wolności. Możemy tutaj poznać milowe kroki na drodze ku odrodzonej Rzeczypospolitej. Pielgrzymka do Watykanu w 1870-1877, prorocze słowa biskupa papieża Piusa IX do rodaków i to, co najważniejsze, czyli orędzie Matki Bożej Wietrzwałdzkiej. To, co przyniosło nam wolność, tu jest opisane w tej książce. Dalej poczet wielkich Polaków, czyli Panteon świątyni w sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu. Zwiedzamy, będziemy zwiedzać, a może po raz kolejny odwiedzimy to sanktuarium. Drodzy Państwo, książka poświęcona tylko fragmentowi świątyni, temu Panteonowi, który po lewej i prawej stronie ołtarza u góry pokazuje wybitne postaci historyczne. Pani Anna Wiliczka-Szarkowa opisała te postaci, więc jest to książka historyczna, a jednocześnie pomagająca nam świadomie spoglądać na sanktuarium, które odwiedzamy i w którym się modlimy przy relikwiach św. Jana Pawła II, Panteon Wielkich Polaków. Dalej przepowiednie ojca Pilmuszki, drodzy Państwo, kojarzony z ziołami, kapłan był obdarzony nadzwyczajnym darem widzenia wydarzeń bliskich i odległych w czasie, nie tylko prywatnych, ale także też takich, które dotyczyły osób znanych lub mówiły o losach Polski i świata. I drodzy Państwo, jaka przyszłość czeka Polskę i świat, opisane jest to w malutkiej książeczce przepowiednie ojca Klimuszy. I drodzy Państwo, kończąc, bo czas już audycję finalizować, zapraszam po katalog splendor24.pl. Tam więcej książek i dla dzieci, i dla dorosłych, i dla cierpiących na różne choroby, tych, które rozwijają nas duchowo, ale również takie dodatki dla zdrowia, nie tylko książki, ale również inne elementy. Ale pamiętajmy, że warto czytać i teraz, kiedy koniec roku, warto by dobrą książkę młodemu człowiekowi dać w prezencie na zakończenie roku szkolnego, a nie byle jaką albo tylko modną, którą teraz koniecznie się czyta, bo wszyscy to czytają. Nie zawsze to, co wszyscy czytają, jest godne polecenia, dlatego polecamy do audycji książki te, które na pewno warto wziąć do ręki. A zatem pytajmy, aby ubogacać się wewnętrznie i duchowo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, nasza Dziewica. Teraz i zawsze serdecznie dziękujemy. Naszym gościem był pan redaktor Szymon Cieślar, redaktor naczelny miesięcznika W naszej rodzinie, który przygotował i przedstawił audycję Czytać, aby być mądrym. Była to audycja z cyklu Czytać, aby być mądrym. Jest czwarta. Słuchają Państwo Radia Maryja. Zapraszam teraz do wysłuchania powtórzenia wczorajszej audycji z cyklu Aktualności Dnia. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bo w ojczyznach honor, wiara, zdejdzie w naszych nasz tam Aktualności Dnia.